Od samego rana mężczyźni tłumnie odwiedzają kwiaciarnie. Pojedyncze czy bukiet? Jeden kolor, a może wiele? Wybór ogromny. Od samego patrzenia zamęt w głowie. Popularne cały czas mają być bukiety, ale nie tylko. Nadal kwiaty cięte, pojedyncze, róże, tulipany. I pewna nowość, kwiaty w pudełku, które są już tak opakowane, że nie potrzebują żadnego wazonu. Kwiaty przede wszystkim mają być symbolem pamięci i wyrazem docenienia płci pięknej. Ale kiedy ma je odebrać zapracowana adresatka, skoro jest kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi? Tak 150 km dziennie jest, nie? Na jednej zmianie. Panie już dawno zaczęły wykonywać prace i zawody kojarzone raczej z mężczyznami. Płeć piękna wzięła się za budowanie, sędziowanie na boisku czy zawodowe kierowanie i wcale im to nie przeszkadza. To już jest chyba od młodych lat. Tata też jeździł jako kierowca, tylko w PKS-ie tak zostało, nie? Także gdzieś tam chyba we krwi jest, nie? Lubię tą pracę jeździć takim dużym autobusem. Także jest sama przyjemność. Nie dość, że dowiozą, to jeszcze obronią. Dzięki. Nie od dziś w końcu wiadomo, że za mundurem panny sznurem, choć ostatnim czasem w zupełnie innym kontekście. Praca w policji to przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi. Trudno jest czasem tą służbę pogodzić z życiem osobistym, ponieważ wymaga poświęcenia, dyspozycyjności, ale świadomość, że robimy coś dobrego dla drugiego człowieka, działa na nas mobilizująco. Choć praca do bezpiecznych nie należy, to w Pilskiej Komendzie pracuje 50 pań. Na brak kobiet w swoich szeregach nie może także narzekać Straż Miejska. W zasadzie pełni służbę 13 pań. W związku ze względu na płeć nie mają jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Wykonujemy te same zadania co nasi koledzy, a zadań jest dużo i są one różne. Począwszy od wykroczeń drogowych, kontroli posesji czy różnych interwencji. Panie dyżurne, aktualnie kontrolujemy park na wyspie. Są też i takie panie, których pasją jest informatyka. Grafika wektorowa, dobra znajomość pakietu Adobe After Effects czy Illustrator, montowanie timelapsów, światło wypełniające, światło konturowe, wszystko to wydaje się trudne. Dla mnie nie. Od jakiegoś czasu robię zdjęcia, fotografuję i przy obróbce zdjęć nauczyłam się bardzo dużo, więc do montażu nie było mi ciężko przeskoczyć. Co prawda mam tutaj samych kolegów, montażystów, ale w kobietach siła. I okazji do pokazywania tej siły życzymy wszystkim kobietom każdego dnia.